Hej, witajcie drodzy widzowie, Arko 265, kłaniam się nisko i zapraszam was na kolejny mecz z kariery menedżerskiej Arkadiusza Radomskiego Real Madrid. Drugi, rozpoczynamy mecz Real Madrid kontra Girona, kolejki numer 6. Czekamy, zagraj mecz i... Nie, jak zwykle przesuń. Fuck. Shit. Nutrigin Protein. Po pobycie w szpitalu zalecił mi go lekarz, bo mój organizm był osłabiony. Wobec żywienia nie ma leczenia. A ja miałem z tym problem. Nutrigin Protein. Żywienie leczenia. Nie na... tak... Wróć. Teraz nowe wsparcie żywieniowe w terapii onkologicznej. Nutrigin Protein. Wreszcie. Światło sprawia, że kurz staje się widoczny. Rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Alkoholiczne. Kup teraz i tak. Nie, no dalej, nie wiem, jak to przekazało. Mbappé wywołuje duże zainteresowanie. Na starcie sezonu strzela kiedy chce. Początek transmisji wkrótce. Polskie serce Hiszpanii, choć ci z Katalonii się ze mną nie zgodzą, czyli z Santiago Bernabeu. Witamy wszystkich fanów futbolu najwyższej próby. Już za chwilę mecz. Ja nazywam się Tomasz Smokowski i będę miał przyjemność komentować ten mecz. Tym większą, że obok mnie siedzi Jacek Laskowski. Zbliżamy się już do pierwszego gwizdka tego spotkania La Liga. Real Madrid zmierzy się z Gironą. Każdy mecz piłkarski to osobna historia, więc ciekaw jestem, jaką dzisiaj napiszą zawodnicy. Mamy powody spodziewać się meczu, który będzie się oglądało z przyjemnością.
teraz wyjściową jedenastkę na to spotkanie. W obronie Antonio Rüdiger wystąpi razem z Nacho Fernandezem. Dani Ceballos oraz Toni Kroos zagrają na środku linii pomocy. W ataku zobaczymy Kyliana Mbappé. Popatrzmy, w jakim składzie zaczynają ten mecz goście. Chyba będą grać ustawieniem 1-5-4-1, Jacku. Na to się Tomek zanosi. Pytanie tylko, co to dokładnie oznacza? Czy defensywną grę z nastawieniem na kontry z użyciem bocznych obrońców, czy też elastyczne ustawienie, w którym zobaczymy raczej graczy wahadłowych? No ale o tym przekonamy się już niebawem.
I proszę Państwa, zabrał właśnie pierwszy gwizdek na Santiago. Bernabeu w Madrycie. Oriol Romeu. Teraz tak na piłkę. Królewscy nacierają, bramka rywali coraz bliżej. Uwaga, musi to wykorzystać. Dobry, przepisowy odbiór. Dogrywa z rzutu rożnego. I tego oddalają teraz zagrożenie. Znakomicie teraz w odbiorze. I co? Co zrobi z piłką? Uwaga mediów, przed meczem skupił na sobie Kylian Mbappé. To od jego dyspozycji zależeć może wynik spotkania. Niesamowicie wszedł w ten sezon. W pierwszych 5 spotkaniach wykazał się zabójczą skutecznością. Obrońcy sobie z nim nie radzą. Bramkarzom na jego widok przerażenia drżą łydki. Gdyby trafiał do siatki rywali tak regularnie przez resztę sezonu, mógłby pokusić się o pobicie rekordu strzeleckiego ligi.
Do tego jednak daleka droga. Musiałby utrzymać najwyższą formę. Królewscy z pewnością liczą na powtórkę z ostatniego meczu, w którym wygrali z Hetafe. Myślisz, że będzie ich tu stać na dobry wynik? W poprzednim starciu, grając na wyjeździe, rozłożyli przeciwnika na łopatki i go znokautowali, wygrywając wysoko 4-0. Można przypuszczać, że to umocniło ich wiarę w siebie i także dzisiaj pokażą walor cierpki zimowej. Piłka znowu w ich posiadaniu. Wjeżdża ja w masło. Układało się to nieźle, ale tym razem obrońcy czujni. I teraz piłka w rękach. Toni Kroos. Wychodzi na pozycję. Uwaga! Może strzelać! Kylian Mbappé! I mamy pierwszego gola dzisiejszego meczu! Kylian Mbappé! Jest powtórka. Możemy prześledzić tę skutecznie wyprowadzoną kontrę. Abecadło futbolu efektywne i efektowne. A Mbappé poradził sobie z przeszkadzającym rywalem i zdołał posłać piłkę do siatki. Brawo!
Otworzył nam się wynik. Jest 1-0. Twardo, ale skutecznie. Odebranie piłki. Real coraz bliżej pola karnego rywali. Utrudniają rozegranie. Stuani. Tak należy bronić dostępu do własnej bramki. Piłka dla drużyny przeciwnej. Tak, ten pressing się opłacił. Będzie bardzo groźnie. Przydałoby się to jednak lepiej wybić. Nie patyczkuje się teraz. Wybiłę. Dobrze się teraz zastawia. Niełatwo mu będzie zabrać piłkę. Piłka wbita spod nóg. Podanie to Roberto Firmino. Teraz przed Firmino. Firmino! Gol! Real Madrid zdobywa bramkę. O, można się było tego spodziewać. Tylko dostaną się pod bramkę rywala. Robi się końca. Popatrzmy raz jeszcze na powtórkę gola. Z łatwością ogrywa tam obronę. Po tym podaniu wszyscy wiedzieli, jak to się skończy. Doskonała robota.
Gramy dalej. Stłani. Ależ poszedł na przebój. Nie popracował teraz w obronie. Dziś dla Realu wygląda statystyka posiadania piłki. Czy jednak można ich za to krytykować, skoro wynik meczu jest dla nich korzystny? Jak widać, różnymi metodami można osiągać dobre... No, ten faul może się skończyć żółtą kartką, bo przerwał tutaj groźny atak. Sędzia chce utemperować grę, więc sięga po żółtą kartkę. Dyskusyjnie ma rację. No i po zagrożeniu, dobry odbiór. Zabójczo skuteczny jest Real Madryt w tym meczu. Niedługo koniec pierwszej połowy, a oni w zasadzie już rozstrzygnęli to spotkanie. Tak, bardzo udane 45 minut w ich wykonaniu. Bezpieczna dwubramkowa przewaga wywalczona bez większego wysiłku. To pokazuje, że jeszcze mają rezerwy i zapewne na tym wyniku nie poprzestają. Ale to już raczej poprze. Tylko minuta doliczona do podstawowego czasu gry. Na Santiago Bernabeu mamy przerwę. Obie drużyny schodzą do szatni.
sędzia rozpoczyna pierwszą połowę. Real przystępuje do drugiej połowy w bardzo komfortowej sytuacji. Powinni kontrolować przebieg spotkania, ale nie powinni spoczywać na laurach. No i drużyna przeciwna przejmuje piłkę. Musi teraz coś zrobić. Na stadionie Koliseum Alfonso Perez. Zmiana wyniku. Tak jest. Mamy pierwszą bramkę dla Realu Sociedad. Obecny wynik brzmi 1-0. Jest 50. minuta meczu. Bardzo dziękuję za informację. Tak, tak. Gwizdany, spalony. Na to wyglądało. Vinicius. Teraz poszedł za obrońcami. Cały stadion zesłał. Uwolnił się z ukrycia. Okazja. Broma teraz. Wydawało się, że musi wpaść. Akcja przerwana. Będzie wrzut z autu.
chyba nie mogło być innej decyzji. Sędzia. No tak, tu nie było się nad czym namyślać. Sędzia sięga po czerwoną kartkę. Przepisy w tej kwestii są jasne. Zawodnik byłby sam na sam z bramką. Takie faule muszą skutkować wykluczeniem. Trener jest teraz wściekły, no i nic dziwnego, bo czerwona kartka to ostatnie, czego w tym meczu potrzebował. Oj. Może Kolodo mówiłby, polowany jest tutaj, jak to jest, no, chyba tu jest, nie? Dobra, spróbujemy. Teraz trzęsa bramka, broni. I będą mieli rzut roczny. No nie, taki strzał naprawdę nie przystoi piłkarzowi takiego formatu. To wykonanie będzie kandydować do miana kiksu kolejki. Będziemy mieli zmianę. Sędzia daje sygnał, dochodzi do roszady. Goście całkowicie zdominowali posiadanie. Kopuł w tym, że z tego posiadania piłki niewiele wynika. W sumie w ich grze występują wszystkie słabe punkty słynnej tiki-taki. Gra piłką jest bezproduktywna, zaczyna być cel samym w sobie, a przecież powinno nie być strzelanie bramek. Już w tej chwili chcielibyśmy Państwa zaprosić na inne spotkanie w Hiszpanii.
hiszpańskiej La Liga Santander. Real Madryt zmierzy się z Barceloną. Gdybym musiał wybrać w tym tygodniu jeden mecz do obejrzenia, to na pewno byłby mocny kandydat. I tracą teraz piłkę. Tak się powinno stopować ataki rywala. Stuani. Rozpoczęło się ostatnie 20 minut tego spotkania. Rozwija się bramka już blisko. Ciekawe, jak rozwiążą ten atak. Ten Wśliwski zupełnie nie w piłkę. Możemy tu zobaczyć czerwoną kartkę zaraz. I mamy wyrzucenie z boiska. No proszę. Czyżbyśmy mieli moment zwrotny w tym meczu? Niczego nie można wykluczyć. Czerwone kartki nieraz przyczyniały się do odwrócenia losów meczu. A teraz na to zyska na tym dramaturgia. Ależ bomba! No tak, bramkarz musiałby mieć naprawdę zły dzień, by przepuścić ten strzał. Broni bez większych problemów. Oj, Vázquez mam na tym miejscu. Myślę, że warto będzie obejrzeć z nami w VATV ten zbliżający się mecz. Ja nie mogę się doczekać. To może być bardzo dobry mecz. Obie drużyny mają postraszyć przeciwnika, więc nie powinniśmy tam narzekać na nudę. Mówię to powiesienie na jeden mecz. Przed nami ostatni kwadrans tego spotkania.
traci piłkę po tym doskoku. Znowu są przy piłce. Bez faulu. Piłka odzyskana. Uwaga! Można strzelać! Spójrzmy. Sam na sam z bramkarzem. Tak jest! Jeszcze jedna bramka. Już trzy pole przewagi. W ten sposób pieczętują zwycięstwo w dzisiejszym spotkaniu. Mamy powtórkę sytuacji, która doprowadziła do bramki. Szkolny błąd, strata piłki i nieszczęście gotowe. Tak kończy się brak koncentracji w grze obrony. Piłkarze tracą kolejną bramkę, motywację do gry i wszelkie szanse na odmianę. A menedżer w pełni świadomy tego, że niewiele tu pomoże. Chyba znamy już zwycięzcę. Spotkanie jest zbyt jednostronne, żeby coś tu... się mogło zmienić. Znakomicie teraz spisali się w obronie. Znowu mogą budować akcję. No i świetnie się ustawili. Tą trudno się będzie przedrzeć. Znowu rozgrywają. Stadionie Coliseum Alfonso Perez. Zmiana wyniku. Mamy pierwszą bramkę dla drużyny Getafe. Jusuf Poulsen wpisuje się na listę strzelców. Trafienie obciąża bramkarza. Mamy w ten sposób wyrównanie na 1-1. Mamy 85. minutę. Wszystko jasne. Dziękuję bardzo. Udane podanie i przesyt. Ależ to stanie w ulicy.
Mbappé, będzie groźnie. Uwaga, broni, ale dalej jest groźnie. Takie zagrania wymagają żelaznych nerwów. Jest potwierdzenie. Tylko dwie minuty doliczone do regulaminowego czasu gry. Dziękuję za uwagę. To wszystko na dzisiaj. Tylko możecie zostawić subskrypcję na kanale z dzwoneczkiem. Mamy w górę do usłyszenia. No dziś w tym spotkaniu ligowym zespół zaprezentował się naprawdę wyśmienicie. Wygrywają wysoko i w pełni zasłużenie. Uwaga! I to wykorzystać! Dobry. Le agradecemos su atención, así como que haya aceptado contestar a estas preguntas. Gracias de nuevo por su tiempo. Dziękuję za uwagę, trzymajcie się. Zostawcie subskrypcję na kanał, zobaczcie w górę, bo trzymajcie się, cześć.